Czy ludzie wystarczająco dbają o czystość bulwarów? Nie. A dlaczego? Dlatego, że nie wynieśli tego z domu po prostu i tak jak się zachowują w domu, tak samo zachowują się tutaj. A prawda jest taka, że jeżeli miasto akurat no, wkłada dość dużo energii, żeby był tu porządek, ale ludzie po prostu po sobie nie sprzątają, nie szanują tego i raczej nic w tym kierunku nie da się zmienić. Akurat na bulwarach w Szczecinie wydaje mi się, że ludzie jednak dbają tutaj o ten zakątek. Jest dużo koszy, zdarzają się śmieci, ale żeby aż tak przesadnie było, to nie. Według mnie jest czysto. Zostawiają puste pojemniki, tak, po spożytym alkoholu. Bałagan ogólnie zostawiają i wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o to, że nie chodzi o kulturę osobistą tych osób, tylko o to, że nie mają gdzie tego wyrzucać. Uważam, że czystość jest zachowana, że na bulwarach jest przyjemnie naprawdę. Szczególnie w weekendy, jest dużo ludzi. Sam bywam też na bulwarach i nie widziałem, żeby było brudno. No według mnie, jak zauważyłam na Facebooku te zdjęcia, to no niestety, brud pozostawiają taki, że rano przeraża wręcz, pełno puszek, pełno, chociaż słyszałam, że są dostawione śmietniki, ale to jest chyba wszystko za mało. Nie wiem, czy za mało, czy za mało kultury w tych ludziach. Trudno mi powiedzieć, ale uważam, że każdy po sobie powinien zabrać ze sobą i nie byłoby tego problemu. Chyba jest to też spowodowane tym, że jest mało śmietników, więc może dlatego, ale definitywnie nie dbają. Widziałam zdjęcia i wygląda to strasznie, po prostu jak nie w miejscu publicznym, tylko na jakimś wysypisku śmieci tak naprawdę. Ludzie w ogóle nie dbają, zostawiają butelki, nie sprzątają po sobie i wygląda to naprawdę strasznie. Wydaje mi się, że jakby tutaj ktoś, nie wiem, kto tu zarządza porządkiem albo pomyślał o jakimś jednym wielkim sypie i to będą wszyscy wyrzucać. I wtedy będzie porządek i nie będzie się nikt, że tak powiem, czepiał i wszyscy będą fajnie spędzać czas i będzie połączenie pożytecznego z przyjemnym, nie? No.